Witam po dość długiej przerwie w 26 odcinku Zagrajmy w Sniper Elite. W końcu doszliśmy do tego szlos. Mam nadzieję, że dojdziemy jeszcze dalej niż tylko za róg. Właśnie, naszym pierwszym właściwie celem tej misji będzie będzie zabicie trzech wartowników poza terenami szlos, którzy mogą później nam trochę utrudnić odbijanie tego silnika V2. A właściwie to jest tylko tak na potrzeby fabuły, bo to, że nas wykryją, to nic nie zmienia tak właściwie. Tak szczerze mówiąc. Tylko musimy ich rozwalić po cichu, ale to i tak nic nie daje, bo tyle samo będzie wrogów i ten tylko najwyżej z tyłu nas by mogli oflankować, ale to szczegół. Ale mam nadzieję, że nas nie zauważą. Bo gdy nas zauważą, wszczą alarm. Dobra, mam nadzieję, że mogę iść trochę szybciej. Tam jest jeden żołnierz właśnie. Nie chciałbym, żeby on nie zauważył, albo żeby co gorsze zdążył się nawrócić. Kurde, będziemy się tak chyba gonić dookoła tego budynku. Dobra, może go jeszcze mi się uda dogonić. Dobra. Kurde, no gdzie leziesz? Stójże w miejscu. No, teraz mi się udało w końcu. Drugi poległ. Jeszcze został trzeci, a trzeci będzie na końcu mapy. Kurde, nie! Ło, zadanie wykonane, mimo iż mnie zauważył. Bo według, tak właściwie według scenariusza, gdyby miał mnie zauważyć, to miałby, o właśnie, weźmy sobie od razu opatrzenie, miałaby wyjść scenka przerywnikowa. Idzie, nie tu, dobra, pomyliłem się. Scenka przerywnikowa, gdzie leci do radio, gdzie leci do radia i mówię tam wrogowie, żeby się przygotowali w ogóle, ale dobra, tego widać, że nawet radia nie ma tu dobrze. Quest poboczny wykonany. Teraz będziemy za chwilę zdobywać ten silnik z naszymi kolegami BSS. Eagle Watch. Route to the train yard at Holsmont has been secured. That's good to know. They're moving! They're moving now! Positions! Position! Verdammt! No time for anything fancy. Just lay down enough fire to make them stop. Eagle Watch, give us all the cover you can. Every shot will count. We'll hit them as they cross the bridge. Remember, don't hit that rear truck. We need the prototype intact. Właśnie. Będą jechały trzy ciężarówki, z czego ostatni nie możemy ruszać. Mam nadzieję, że mi się uda tak epicko ich zatrzymać. Czyli najogólniej mówiąc, zabić kierowcę pierwszej ciężarówki. Sam, jak już będzie jechał. Oj, chyba mi się to... A, udało mi się. O, ale zerwał, ale to... O, i od razu headshot, jak miło. Panu jednemu oficerowi. Teraz drugi. Nie chowaj się. Jest. Drugi oficer zerwał. Dobra, podejdźmy nieco bliżej. Abyśmy mogli w ogóle... Abyśmy w ogóle mogli kogoś zdjąć. Tak, ja tu nikogo nie widzę. O kurde, tam są, tam jest.
ale gdzie? Ej, braseryjnie ich nie widzę. Znaczy oni są tam, więc... O, już biegną. O, jak mi się go udało ściąć. Dobra, nie będę go zabijał, bo będę tylko amunicję marnął. Amunicji do snajperki będzie mi tutaj dużo potrzebnych. O tym. Tam jest następny. O, ta małpa już chciał rzucić granat i by było to samo co w poprzednim odcinku. Dobra, jak na razie chyba czysto. A bo tam się chyba. Bo wiesz, że już kurde, dajże mu spokój. Dobra, tutaj zamienię broń. Mało jej trochę będzie. Co za ludzie, nie dadzą mu przeżyć. Jakie boty będą do rannego strzelać cały czas. Marze tutaj jest. Отряд поддержки подразделения «Флот». У нас Т-34 и отряды прикрытия. Расчетное время прибытия 5 минут. Ответьте, ответьте. We need some heavier weapons to deal with the tank. You two, search the escort trucks. They usually carry panzerschrecks. Hurry! Watch your six! Fine! Entdeckung! Gościu za DHD. No, czyli jak już wiecie, jak się czy podejrzewacie, będziemy się chronić przed czołgami. Kurde. Zanim to będziemy musieli rozwalić tych żołnierzy, którzy są tutaj. Dobra, bliżej podejdę, bo i tak nas nie zdejmą. Tego może tylko spróbuję zdjąć, bo on ma MG42, co? No tak mi się w miarę do nich udało przebiec. No dobra, jeden pad. O, hurra, headshot. A zamieniłem sobie broń, której nie zbyt lubię, ponieważ tutaj mi się skończy amunicja. Dobra, będę musiał ich ładnie okrążyć. Starał rzucić tam granat. Oni tak tego mnie nie trafią. Kurde, nie udało mi się. A myślałem, że ich dołapię. Dobra, jeden pad. Dobra, teraz tylko będę musiał przeszukać tego gościa. Dobrze, jestem ponownie. Teraz czas odbić ten piękny pałac. Zresztą moim zdaniem w tej misji jest najwięcej ładnych budynków z całej gry. No, pierwszy to szlos, tutaj następny jakiś. Tutaj widzicie piękny most z kolumnami. Jakiś następny pałac. Tutaj to samo. Najpiękniejsze budynki w mojej grze. Co mówię w mojej grze? Moim zdaniem w tej grze, no ale... Co, nie mogę... nie mogę podnieść, bo miał granat. Dobra, teraz będę musiał się pozbyć żołnierzy w szlos. Tam będzie ich 3 na każdym piętrze. Ale myślę, że na tym dzisiaj zakończę. Znaczy dzisiaj, teraz zakończę, bo może będę zaraz nagrywał następny odcinek. A więc zapraszam was do subskrybowania mojego kanału i komentowania moich filmików. Na razie.